Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu w studiu telewizji Republika. Pan profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Witam serdecznie pana. Dzień dobry. Pana profesora. Naszą rozmowę chciałem rozpocząć od tematu reparacji wojennych. Ogłoszony został raport ze strat wojennych. Szokujący raport w tym sensie, że to no, nawet dla mnie, który się interesował tą tematyką, to jednak skomasowanie tych wszystkich informacji robi ogromne wrażenie. Natomiast chciałem pana profesora rozpocząć naszą rozmowę od sposobu reakcji opozycji, która generalnie była bardzo nieprzychylna zgłoszonym tym roszczeniom reparacyjnym przez Polskę. Grzegorz Schetyna jeszcze przed ogłoszeniem raportu mówił, że sprawa jest załatwiona. I to już w 1953 roku, dokładnie powtarzając stanowisko niemieckie, podobnie mówił Donald Tusk, dodając, że to jest zgłoszenie tych roszczeń ma charakter no, wewnątrzpolityczny, że to jest zagrywka wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. No a dzisiaj Borys Budka twierdzi, że tylko rząd Platformy Obywatelskiej będzie mógł zapewnić reparacje od Niemiec. To radykalna zmiana stanowiska. Skąd taka pivotalność w tym stanowisku? Zwłaszcza ta wypowiedź pana Budki chyba wzmacnia taką interpretację, w kierunku której bym się skłaniał, że no, tutaj Platforma Obywatelska, bo o niej tutaj głównie mówimy, nie jest przeciwko reparacjom, nie byłaby przeciwko reparacjom, gdyby to ona rządziła i gdyby to ona wystąpiła z tym wnioskiem. No, ponieważ jednak zrobił to PiS, a PiS jest przeciwnikiem Platformy, a Platforma robi wszystko, żeby pokonać PiS w najbliższych wyborach, żeby go w ogóle wyeliminować i żeby podważyć zaufanie do PiSu. No mówiąc innymi słowy, żeby obniżyć notowania PiSu. W związku z tym musi krytykować kwestię reparacji, ponieważ to PiS z nią wystąpił. Czyli to jest taki mechanizm, który dzisiaj pan poseł Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, określił w wywiadzie radiowym, że jak Prawo i Sprawiedliwość powie czarne, to Platforma musi powiedzieć białe, niezależnie od tematu takiej. Można to w tym kierunku rzeczywiście interpretować, co nie jest oryginalne, bo dobrze znamy tą strategię Platformy Obywatelskiej od 2005 roku, nie 2015 roku. W związku z tym musi być przeciwko reparacjom, a jeżeli i już chce zająć takie umiarkowane stanowisko bardziej, czy wyważone, ponieważ dobrze się orientuje, chyba zna wyniki tego ostatniego sondażu, który mówi, że większość Polaków jest za 64%, a tylko kilkanaście, 14 zdaje się jest przeciw, w związku z czym idzie tutaj jakby przeciwko mainstreamowi, jeżeli mainstreamem nazwę większość potencjalnego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj chodzi o to, trudne zadanie ma Platforma. Z jednej strony musi krytykować Prawo i Sprawiedliwość, za pewien, to jest pewien sukces również te reakcje zagraniczne, jeżeli chodzi o opublikowanie tego raportu. Wskazują na to, że to jest traktowane, no, trudno to nazwać sukcesem oczywiście, ale jest to coś takiego, za czym opowiada się rządy większości krajów demokratycznych. I opinia publiczna, tak, bo to tak. No, bardzo przychylne komentarze, tak, w bardzo prestiżowych tak dziennikach, jak Le Figaro, piórem taki wstępnie jak zastępcy naczelnego. Bardzo przychylny, znaczy wręcz jest, dominuje zdziwienie, jak to możliwe, że Polska, która była największą ofiarą Niemiec, nie otrzymała żadnego zadośćuczynienia. Co jest niesprawiedliwością. Chyba tak trzeba interpretować te pozytywne reakcje. Jakby zgodę na to, że Polska powinna otrzymać. Zupełnie inną kwestią jest, czy na przykład zagłosowałyby, gdyby doszło do czegoś takiego, dajmy na to, w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej. Ale to jest zupełnie inna kwestia, więc jest to odbierane powszechnie i w Polsce, i za granicą, w demokracjach zachodnich, jako prawdopodobnie jako dobra inicjatywa rządu polskiego. No to nie może być dla Platformy Obywatelskiej do zaakceptowania. W związku z tym z tego wynikają chyba te reakcje i późniejsze te jakby reinterpretowywanie to tak, żeby to złagodzić pana Budki, które pan redaktor przytoczył. Tak bym to traktował wszystko. A co zadecyduje o wyniku tych polskich starań? Bo nie ma żadnej ścieżki prawnej, nie ma żadnego, nie wiem, kodeksu postępowania
międzynarodowego czy cywilnego, międzynarodowego, gdzie nie ma sądu, który, przed którym można by złożyć jakiś taki pozew. Jak pan profesor sądzi? Bo te reakcje prasowe no, dają pewną siłę. Reakcje są pozytywne, natomiast nawet jakiś wyrok, załóżmy sobie jakiegoś trybunału międzynarodowego, jeszcze o niczym nie przesądza, należałoby go wyegzekwować. Mamy taką sytuację, że jeżeli chodzi o stosunek Niemiec do tego, Niemców do tego, podejrzewam, że Niemcy w dalszym ciągu chcą utrzymać ten wizerunek państwa bardzo demokratycznego, który próbują realizować bardzo konsekwentnie, systematycznie od 1945 roku. Im się to udaje, w moim przekonaniu. Przekonały większość krajów zachodnich te reparacje na korzyść Izraela, na przykład świadczą o tym. Wszystko by zrobili Niemcy, żeby jakby uwolnić. Ale też i Szwajcarzy też podobnie, tak. No, bo to banki szwajcarskie nie miały żadnego tytułu prawnego do wypłaty tych pieniędzy. Więc z jednej strony Niemcy jak najbardziej chcieliby to podtrzymać i będą się z tym zgadzali, że tak, ponosimy winę. To są straszne rzeczy i to robili nasi rodacy, to myśmy to robili. Natomiast co do kwestii wyegzekwowania tego, czy Polska w ogóle ma szansę na uzyskanie tego, no to ja należę do takiej kategorii, którzy raczej bardzo nikłe szanse, nikłe prawdopodobieństwo dają temu, że uda nam się to uzyskać. Tutaj chodzi o taki efekt, nazwałbym to efektem propagandowym, politycznym i poinformowanie i takim efektem związanym z poinformowaniem świata, do jakich to rzeczy był zdolny naród, najbardziej kulturalny w zasadzie w Europie, jeżeli wziąć pod uwagę, liczyć to liczbą kompozytorów, twórców literatury, prawda, Tomasz Mann i ci wszyscy inni, obok Francji powiedzmy. No więc jakby podważenie tego wizerunku Niemiec. Ja nie twierdzę i nie sądzę, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił to celowo, żeby podważyć, tak zupełnie zakwestionować, ale żeby uświadomić, jak to było naprawdę. I te reakcje świata świadczą o tym, w moim przekonaniu, że to się udało. To było bardzo dobre według mnie posunięcie. Niezależnie od efektów tych, o których tutaj mówimy. Czy są szanse, żebyśmy te pieniądze dostali? To jest jeszcze jeden aspekt, bo to oczywiście bardzo wieloaspektowa kwestia. Wspomniany wcześniej wstępniak w Le Figaro wspomina o tym, o zmianie układu sił w Europie, że Polska staje się, usamodzielnia się spod opieki Niemiec. Zmiana wizerunku Polski, bo pamiętajmy, że składają się na to nie tylko te wskaźniki ekonomiczne. Tutaj ustępujemy Niemcom i będziemy ustępowali przez wiele dekad, może do końca świata, dajmy na to. Ale to nie chodzi o to, tutaj chodzi o wizerunek Polski. Jak Goebbels w swoich dziennikach pisał, że pokonaliśmy Polskę w 1939 roku, ten naród leniuchów, ludzi nieudolnych, niekulturalnych, nieokrzesanych, należało się im to. Myślę, że to jest zmiana takiego wizerunku, która również podnosi nie tylko to, co nazywamy prestiżem i szacunkiem do Polaków, ale wyważeniem proporcji między tym głównym krajem, głównym ogniwem Unii Europejskiej, jakim są Niemcy, którzy dominują w Europie, a Polską, która była jednak w dalszym ciągu po 90 roku traktowana jako coś gorszego. To trzeba to brać pod uwagę cały czas. Tutaj to wyważenie proporcji jest niezwykle ważne. Jeżeli myśmy coś stracili, jeżeli byliśmy obarczani taką wizją narodu właśnie takiego, który jeździ za granicę po to, żeby może kraść samochody na początku lat 90., to, co nazywam wyważeniem proporcji, to jest pokazanie tego, co znowu bym tutaj w cudzysłowie ujął, jak to jest naprawdę. Patrzcie, ludzie, w gruncie rzeczy, jakie te stosunki w Europie są, jakie te interakcje między krajami i kto się do tego przyczynił, że ewentualnie Polaków przez pewien czas można było obarczać winą za tego typu rzeczy. Właśnie, bo to było tak, że w Polsce były niemieckie samochody, supermarkety, proszki do prania, tylko obozy były polskie. Przepraszam, aż mnie też krew zalewa, jak sobie to przypomnę. Ale mam jeszcze pytanie na temat momentu zgłoszenia tych roszczeń, bo to jest moment dosyć szczególny, w którym no, niemiecki taki goodwill, reputacja jednak, łagodnie mówiąc, znacznie się obniżyła. Z jednej strony można by powiedzieć, i Niemcy będą się w ten sposób bronić, że
obecne pokolenie Niemców nie może odpowiadać za to, co zrobili dziadkowie w oczywisty sposób. Dystans czasowy. Ale to Polacy współcześnie żyjący też odpowiadają za niemieckie zbrodnie, bo różnica w bogactwie no, też się bierze z rabunku niemieckiego. Ja tylko przytaczam to, co w moim przekonaniu te argumenty Niemców, jak będą odpowiadać, albo reakcje świata również takie korzystne dla Niemców, bo takie na pewno również wystąpią. Po co ci Polacy teraz występują z tym po tylu latach, a nie mogli tego zrobić wcześniej? Trzeba im tłumaczyć, że nie mogliśmy, prawda? A Grecja teraz też występuje. Tak, i tak. Nawet Namibia skutecznie. Ale ja myślę, że ten, wracając do meritum, czy moment jest dobry? Według mnie ten moment jest bardzo dobry. Trudno sobie wyobrazić lepszy, biorąc pod uwagę właśnie to obniżenie statusu Niemców. Tak to można generalnie nazwać w Europie. W tej chwili, biorąc pod uwagę tę politykę wobec Rosji i te błędy, które Niemcy popełnili, które są uświadamiane przez cały świat w tej chwili. Świat, no, głównie Europę, ale i Stany Zjednoczone, czyli te kraje, które się najbardziej liczą. Znowu tutaj nie chodzi o to, żeby jeszcze tych Niemców dołować. Tak, nie sądzę, żeby o to chodziło rządowi polskiemu, ale trudno wybrać było lepszy moment. No nie w warunkach jakichś takich sukcesów maksymalnych, optymalnych dla Niemców, ekonomicznych zwłaszcza i tej polityki realizowanej powiedzmy w latach 90., kiedy doszło do zjednoczenia Niemiec, przywrócenia tej wagi, tej dominacji, która im się należy z pewnego punktu widzenia w Europie i tak dalej. Więc trudno wybrać lepszy moment, bo to jest sytuacja chyba najgorsza dla Niemców od, no powiedzmy nie 45 roku, ale od powstania RFN, przystąpienia do NATO i to jeszcze a propos wyciągania wniosków z tych błędów, to przywódca Francji, prezydent Macron, nazwał Polskę i kraje naszego regionu podżegaczami wojennymi, że realizowanie, jeżeli by Unia realizowała nasze postulaty, to zerwana by została wszelka komunikacja z Kremlem, co jakieś w opinii pana prezydenta Macrona było jakieś nieszczęście miało spowodować. Jak to skomentować? To jest zadziwiające. Dlaczego Francji tak bardzo zależy na podtrzymaniu dobrych stosunków z Putinem i z Rosją? No, zależy im na tym, bo to jest pewna przeciwwaga do dominującej roli Niemców. Tak można to, zawsze się to w ten sposób interpretuje. Zawsze Francja tak Rosję traktowała od momentu powstania Cesarstwa Niemieckiego w 1870 roku z jednej strony. Dysonans ogromny, no biorąc pod uwagę wizytę premiera Morawieckiego we Francji. To, co mówił Macron, oczywiście nie rzucali się politycy na szyję sobie, prawda? Nie było tam żadnych deklaracji ze strony Macrona, że zmieni, przeorientuje zupełnie politykę, ale to jest zupełnie coś innego, prawda? Mamy powrót do tej polityki sprzed do tych deklaracji sprzed paru miesięcy w gruncie rzeczy. Chyba tęsknota pana prezydenta Macrona za rozmowami telefonicznymi z Władimirem Putinem. Albo czasami mówi się o tym, że musi mieć jakiś interes, no, co również nie wierzę, prawda? Ekonomiczny, rzecz jasna. Ja, tam różne są domniemania. Francuska prasa pisze o paliwie do lotniczym, które jest sprzedawane, ale to wierzyć się nie chcę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, gościem programu Republika po południu był pan profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Za chwilę serwis informacyjny, na który serdecznie zapraszam.